Tu, tu Sport Wywiad. Witamy bardzo serdecznie z restauracji Szyby Lustra. Dzisiaj gość wyjątkowy, bo mógłbym powiedzieć utytułowany. Mam już wiele tytułów, mógłbym przedstawiać Cię. To Ty, mój drogi, nadajesz te tytuły. Ja mam na imię Adam. Tak, Adam Jaczykowski, pomysłodawca Dnia Marzyciela. Tak się umówiliśmy, że tak to dzisiaj będzie wyglądało. To najważniejszy temat. Ale zanim przejdziemy do Dnia Marzyciela, to chciałbym Cię zapytać o początki Twojego działania w fundacji Swim for a Dream. Jakbyś mógł zdradzić w ogóle, skąd się wziął pomysł na taką fundację? Jasne. To było już 6 lat temu w zasadzie, bo w 2013 została fundacja zarejestrowana, a powstała dlatego, że kilka jakby takich doświadczeń życiowych zbiegło się ze sobą w czasie. Po pierwsze, jakby byłem wtedy, pracowałem w korporacji i trochę już zaczynałem rozumieć, że to nie do końca jest moja droga. Drugi aspekt był taki, że byłem po trzeciej operacji kolana i w zasadzie basen stał się moją jedyną formą jakiejś aktywności, na którą mogłem sobie pozwolić. Więc rehabilitacji. Tak. Więc dosyć dużo zacząłem tam czasu spędzać i podobało mi się to, więc to jest ważne. No i trzeci taki kluczowy aspekt, który jakby przechylił szale kazał mi podjąć decyzję, ok, zmieniam swoje życie kompletnie, jakby robię wielki zakręt i idę zupełnie niewydeptaną ścieżką, była choroba i śmierć mojego dziadka, który był bardzo bliską osobą i jakby w efekcie tego doświadczenia zacząłem przewartościowywać pewne rzeczy, zastanawiać się, ok, co tak naprawdę chcę zrobić, co chcę po sobie zostawić. I wtedy wpadł mi właśnie do głowy pomysł przepłynięcia Zatoki Gdańskiej. Nawet nie wiedziałem, że ludzie jakby, że to, kiedyś się to robiło, kiedyś był taki maraton morski. Tak to się zaczęło. Tak narodziła się ta inicjatywa, ten pomysł stworzenia projektu Swim for a Dream. No bo właśnie to nie jest... Ty ukończyłeś prawo. Tak. Właśnie to nie jest jakaś taka typowa ścieżka kariery dla osoby, która... No nic typowego w niej nie ma. No, czyli kilka składowych złożyło się na to, że fundacja powstała i najważniejszą była właśnie śmierć dziadka, czy jeszcze coś najważniejszą przechyliło szale? Jak już tak drążysz, to wydaje mi się, że takie poczucie wdzięczności, które odczuwam za wszystko w zasadzie, co w życiu dostałem, za samo życie, za to, jakie osoby mam wokół, jaką mam rodzinę, jaki mam potencjał, w który bardzo wierzę i jakby fajnie, że w efekcie swoich działań jakby udowadniam sobie, że on tam faktycznie jest. Więc myślę, że takie poczucie wdzięczności i takie też poczucie, że no chciałbym odwdzięczyć się po prostu za to, co dostałem, dając też innym kawałek siebie, czy to w kontekście jakby czasu, który im poświęcam, czy jakby tych wysiłków, które wkładam w to, żeby pewne projekty realizować, które mam nadzieję w mniejszym bądź większym stopniu są w stanie rezonować z innymi osobami. Wspomniałeś o tym, że przyszedł Ci do głowy pomysł przepłynięcia Zatoki Gdańskiej, ale to nie jest jedyny Twój wyczyn, bo chyba najgłośniejsze. Najgłośniej było o ucieczce w Twoim wykonaniu z Alcatraz. Skąd czerpiesz inspiracje? Skąd te Twoje pomysły się pojawiają? Jak one się rodzą w Twojej głowie? Czy nie wiem, czy bezcelną odpowiedzią będzie, że z głowy. Wiesz co? Stawiamy na prawdę tutaj i szczerość, więc no to, jeśli taka jest prawda, no to raczej tam się rodzą. Skąd jest w nich inspiracja? Jakby skąd czerpię inspirację? Wiesz co? Nie wiem do końca, bo tak jak Ci powiedziałem, że na przykład o Zatoce nie wiedziałem, że jakby zdarzało się, że ludzie to przepływali. Jeżeli chodzi o Alcatraz, tam na przykład moją wewnętrzną motywacją było to, żeby w pewnym symboliczny sposób zerwać z siebie kajdany pracy w korporacji. I to była, jakby wierzę w to, że wiele osób buduje sobie takie niewidzialne więzienia swoim życiem, swoim zachowaniem. Nie, że jakby osadzamy się w pewnych ramach, spoza których nie wychodzimy. Ale to się też nazywa czasami strefą komfortu, tak? Jakkolwiek by tego nie nazwać, tak, tylko że później ta strefa komfortu okazuje się, że czasem bywa bardzo ciasnym miejscem. Tak. Niewidoczne są ściany, ale bywa bardzo ciasna i bywa pewnie w niej bardzo duszno. Ja tego nie chcę. I Alcatraz na przykład było dla mnie takim symbolem tego, że jakby idę zupełnie inną drogą. A z kolei na przykład Mazury chciałem zobaczyć, gdzie leży moja granica. No bo
jeżeli po 4 latach pływania jako takiego podejmuje się przepłynięcia 40 km pław, gdzie miesiąc wcześniej wylądowałem w szpitalu z podejrzeniem salmonelli, gdzie leżałem na kroplówkach i tak dalej, i mimo to dałem radę, no to jakby nadal nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, gdzie leży sufit, gdzie jest ta granica, która jest nie do przekroczenia, aczkolwiek przyznaję, że w trakcie akurat Mazur kilka razy do granicy doszedłem, dotknąłem i przesunąłem. Ale jeśli jeszcze nie znalazłeś tego sufitu, to rozumiem, że jakieś plany być może... Nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o te pływackie wyzwania. Pewnie nie, nie chcę za wiele deklarować. Nie znoszę i nie zwykłem się nudzić, więc możliwe, że to na przykład już nie będą dłuższe dystanse. Możliwe, że już nigdy nie przepłynę więcej niż 40 km, ale myślę, że jeszcze z chęcią bym gdzieś się popluskał po świecie. No dobra, to teraz o Dniu Marzyciela, bo ten Dzień Marzyciela, no też mam wrażenie, że dosyć ważną rolę w Twoim życiu odgrywa. Oj, tak. I możliwe, że będzie odgrywał jeszcze ważniejszą, jeśli to ten projekt tak naprawdę będziesz rozwijał z każdym rokiem. Przybliż nam, widzom, ideę Dnia Marzyciela. Idea jest stosunkowo prosta. Mam wrażenie, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz i czy widzowie się ze mną zgodzą, natomiast mam wrażenie, że bardzo się od siebie oddalamy. I media, politycy i w zasadzie wszyscy dookoła chcą nam wmówić, że jesteśmy zupełnie różni i tak naprawdę jesteśmy my i oni. Tak? Natomiast ja chciałbym przypomnieć, jak bardzo wiele nas łączy. Jak bardzo wiele mamy wspólnych mianowników. Jednym z tych bardzo ważnych wspólnych mianowników w moim przekonaniu są marzenia. Marzenia, które niejednokrotnie okazują się takim kompasem życiowym i czymś, co potrafi nadać sens codzienności. Bo jeżeli jesteśmy ich pozbawieni, to tak naprawdę ta rutyna dnia codziennego potrafi być zabójcza w ten czy w inny sposób, bardziej lub mniej widoczny. Więc chciałbym o tych marzeniach przypomnieć, trochę do nich zainspirować i jednocześnie pokazać, że jesteśmy w stanie robić nieprawdopodobnie fantastyczne, wielkie rzeczy, jeżeli tylko każdy z nas malutką cegiełkę dołoży. Zwróć uwagę, że w zeszłym roku to był jeden basen. Każdy musiał przepłynąć jeden 25-metrowy basen, a w tej skali, w tej masie zrobiło się absolutnie fenomenalne wydarzenie i tak też mam poczucie, że to jest takie wydarzenie, to jest taki pomysł, który mam nadzieję, że jak mnie już nie będzie, to jeszcze przez lata będzie on celebrowany. Najbliższa edycja w tym roku też będzie się właśnie obracała wokół pływania i wokół tego samego pomysłu, co... Ten filar jakby sportowy, czy związany z aktywnością, pozostaje o tyle niezmienny, że cały czas jest to pływanie. W tym roku jakąś taką moją wewnętrzną ambicją jest to, żeby zrobić największą amatorską imprezę pływacką w historii Polski. I to jest absolutnie w zasięgu, bo mamy ku temu fantastyczną bazę w postaci Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej, gdzie możemy wyodrębnić aż 30 25-metrowych torów pływackich, co w przeciągu 12 godzin imprezy, bo taką planujemy długość, pozwala nam na jakby popłynięcie 2880 osób. Przy założeniu, że 4 osoby są na tor, tak żeby nie było tłoku, więc to wszystko jest przemyślane, zaplanowane i przeliczone konkretnie. Więc tak, to jest jakby ten aspekt sportowy. Każdy z uczestników, każdy z osób, które się zarejestruje do tego pływania, a rejestrujemy się już teraz, nie ma co czekać na dziennikmarzyciela.pl/zapisy, bardzo gorąco zachęcam. Porzucimy link w opisie. W koniecznie. Każdy z uczestników, poza oczywiście pakietem startowym, pamiątkowym i wyjątkowym medalem, ma możliwość, jakby skakuje na tor pływacki na maksymalnie 30 minut. To ile de facto przepłynie, bo już wiem, że niektórzy tak sobie myślą, Jezus Maria, 30 minut, jak ja ledwo 2 baseny przepłynę. To nie ma znaczenia. To znaczy to, ile każdy z nas przepłynie, pozostawiam do dyspozycji uczestników. Wystarczy chcieć, wystarczy się pojawić i nawet ten jeden symboliczny basen i uczestnictwo jednej osoby, która nawet będzie walczyć na tych 25 metrach, ale je przepłynie,
to nas zbliża do tego celu, żeby no, przejść tą imprezą do historii, zrobić coś wyjątkowego, zrobić coś fantastycznego i znowu poczuć się jakby małym elementem, ale wielkiej i bardzo pięknej układanki. Cel dla Ciebie to jest zrobienie tej największej amatorskiej imprezy pływackiej w Polsce, no ale właśnie przez pływanie w Twoim przypadku, inaczej, w Twoim przypadku pływanie równa się pomoc. Bo ty pomagasz ludziom. Nie wiem, czy w moim, to właśnie w naszym. Przy Dniu Marzyciela... No, to jest tak... pomysłodawcą, stąd no to tak. Porównanie. Przy Dniu Marzyciela pływanie równa się pomocy. Tak. Jak znajdujesz osoby chętne do tego, właśnie, no, które już tak realnie pomagają? Chodzi mi tutaj o sponsorów, o ludzi, którzy też się angażują, dają na to swoje środki finansowe. Urokiem osobistym i ogniem w oczach, mój drogi. Nie no. Wystarcza. No jest sporo czasu i zaangażowania. Wiesz co, to jest bardzo wiele elementów się na to składa. Oczywiście na przykład nikt bardziej nie wierzy w tę ideę ode mnie, no bo jestem jej twórcą, więc jakby... Ale musisz ludzi przekonać do tej. Ale tak? Muszę ludzi przekonać i wiele rzeczy jest takich, które jakby buduje zaufanie. Na przykład no jestem w stanie pokazać to, że od 5 lat, czy od 6 w zasadzie, podążam, trzymam się jednej wytyczonej ścieżki i wszystko, co robię, jest ze sobą niesamowicie spójne. I to wszystko stanowi jakby jedną poukładaną całość, więc to na przykład już budzi zaufanie i to, że jeżeli wpisze się nazwisko Jerzykowski do Google'a, to jednym z artykułów, który wyskakuje, jest na przykład artykuł w National Geographic, więc to w jakimś stopniu buduje zaufanie. Z drugiej strony no moja przeszłość gdzieś tam ta korporacyjna czy firmowa i studiowanie prawa to też mi pomaga móc bardzo konkretnie rozmawiać z potencjalnymi partnerami. I jako młody przedsiębiorca też rozumiem, że no coś za coś, że ja wierzę w tę ideę, ja jestem napędzany ideami, to jest moje paliwo, ale dla przedsiębiorcy jakby on wie, że coś daje, ale chce dostać coś w zamian co najmniej wymaga. Ekwiwalentnego i też coś wymaga i ma prawo wymagać i ja muszę stanąć jakby na wysokości zadania. To powiedz, jeśli możesz zdradzić, jak konkretnie będzie się odbywało to pomaganie? Zadany basen, za kilometr, czy już wiadomo? Układ jest stosunkowo prosty. Koszt w zeszłym roku tej imprezy to było gruba liczba sześciocyfrowa. W tym roku myślę, że też zahaczymy o 6 cyfr, natomiast mam nadzieję, że uda mi się ją zrobić jeszcze efektywniej i kosztowo. No i teraz wszystko zależy od tego, de facto, ile się zgłosi osób. Dlatego, że no, każda z tych osób wykupuje pakiet startowy. I jest pewien poziom, po przekroczeniu którego jesteśmy w stanie pokryć koszty organizacji imprezy, atrakcji i tak dalej. I zaczyna nam rosnąć górka. To samo, jeżeli chodzi o partnerów i sponsorów, że z każdym kolejnym jego wejście może się okazać, że jakby dokłada do tej górki, dokłada do tego dochodu, który jest generowany z imprezy. I teraz cały ten dochód z imprezy zostanie przeznaczony na stypendia sportowe dla młodzieży, do tego, żeby wspierać rozwój sportu młodzieżowego w Łodzi. Więc dlatego tak zachęcam do tego, żeby każdy się pojawił, żeby nawet ten jeden basen przepłynąć, żeby wykupić ten pakiet startowy, bo to decyduje o tym, jakby ile środków będziemy w stanie zgromadzić i przekazać na te stypendia sportowe. Ja z mojej strony deklaruję, że po imprezie myślę, że realnie będę potrzebował w okolicach miesiąca, żeby opublikować takie sprawozdanie jakby finansowe. Tak, uproszczone oczywiście, ale takie, żeby pokazać. Takie są koszty imprezy, takie mamy dochody, czy takie mamy przychody, taki jest dochód i tyle właśnie przeznaczamy na stypendia. To płynnie przechodzimy do pomocy młodym sportowcom. Nomen omen do pomocy młodym sportowcom, bo chciałbym porozmawiać teraz o Uniwersytecie Potężnych Dzików. To kolejna rzecz, którą się tak naprawdę zajmujesz. Tutaj też jesteś no, główną osobą, która jest skojarzona z Uniwersytetem Potężnych Dzików. Czy Twoim zdaniem młodzi sportowcy faktycznie potrzebują takiej pomocy? Bo
Często się mówi o tym, że nie wiem, miasto wspiera. Są kluby, w których ci sportowcy trenują i też jakoś tam działają. No ale tutaj się pojawia idea wsparcia tych wyselekcjonowanej grupy sportowców, przed którymi też może duża kariera. I czy to jest faktycznie potrzebne? Uważam, że dużo bardziej jakby złożonym i interesującym pytaniem może być, czy uświadamiają sobie tę potrzebę. Bo to, czy ci młodzi sportowcy sobie ją uświadamiają, bo to, że ona istnieje, takie potrzeba wsparcia ze strony psychologa sportowego, dietetyka, które takie uświadamianie tego, jak to kompleksowo powinno wyglądać, jak wygląda życie sportowca, nie tylko w kontekście treningu, ale wszystkiego tego, co dookoła. Dzieje się wokół, to uważam, że to jest ekstremalnie potrzebne. Natomiast faktycznie pytaniem, z którym ja gdzieś tam się borykam i osoby, które są zaangażowane w Uniwersytet Potężnych Dzików, bo warto tutaj przy tej okazji wspomnieć, że tutaj ekstremalnie dużą rolę pełni Aleksandra Połubiak. To jest osoba, która faktycznie na co dzień jakby ogarnia ten program, bo ja jestem z nim kojarzony, ale to zdecydowanie ona robi większość takiej technicznej pracy. Jakby musimy się zastanowić nad tym, czy faktycznie nie trzeba by też bardziej uświadomić tym młodym sportowcom tej potrzeby i cały czas szukamy sposobów na to, żeby pomagać przede wszystkim mądrze i żeby wspierać ich mądrze. Tak naprawdę praca sportowca to nie są tylko treningi, ale pracują 24 godziny na dobę. Tak? Jest dieta, to wszystko dookoła treningów, czyli jakaś odnowa biologiczna i tak dalej. I tym się zajmuje też Uniwersytet Potężnych Dzików, żeby pokazywać, że to jest ważne. Tak, no chcemy, nie ignorowali tego. Chcemy jakby budować świadomość, wprowadzać pewne odpowiednie nawyki. Ostatnio narodziła się koncepcja tego, że też powinniśmy uzupełnić tą naszą ofertę o szkolenie z zakresu jakby budowania swojej marki osobistej, tego jak prezentować się w mediach społecznościowych, co ma z kolei prowadzić do umożliwienia im pozyskiwania sponsorów. No i właśnie idąc za ciosem tego, jak na przykład formułować umowy sponsoringowe, na co uważać, na co zwrócić uwagę. Więc takie bardzo szeroko chcemy iść z tym wsparciem. Natomiast zaobserwowaliśmy też taką prawdę, która jakby sprawdza się chyba wszędzie, że jeżeli dostajemy coś absolutnie za darmo, to tego do końca nie szanujemy. Znamy dosyć. Tak, że jak nie trzeba zapłacić. Tak. I też jakby musimy zastanowić się, ok, jak to ułożyć, żeby wnosić tę wartość, którą chcemy i wiemy, że możemy wnosić, ale z drugiej strony, żeby zbudować pewien szacunek, wdzięczność za to, że takie możliwości są. I to jest wyzwanie, przed którym faktycznie teraz stoimy. Ilu sportowcom, takim młodym, już pomogliście i jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o Uniwersytet Potężnych Dzików? Wiesz co, to pewnie jakby na pytanie, ilu im pomogliśmy, to pewnie trzeba by się było skierować do nich z tym pytaniem i zapytać, czy oni uważają, że faktycznie, że coś wynieśli z tego programu, czy nie. W takim razie teoretycznie. Jak to liczbowo? 11 osób mieliśmy, 11 stypendystów, 5 w zeszłym roku, już przez cały rok było przez nas wspieranych. Obecnie mamy ich 6. Więc no to są, mówimy o takiej skali. Chciałbym, żeby w przyszłym roku było co najmniej 10 tych stypendiów. Także małymi kroczkami chcemy iść do przodu. Nawiązujemy coraz więcej współpracy z łódzkimi klubami sportowymi, które szkolą młodzież, bo to musi działać ze sobą w pewnej synergii. Tak? I też trochę od nich się dowiadujemy, jakby, jakie są potrzeby. No i oni potwierdzają nam, że faktycznie to, co my oferujemy, czyli to wsparcie specjalistów, to jest coś, czego oni nie mogą zapewnić dzieciakom, bo to są koszty. Koszty, na które no, my właśnie gromadzimy jakby te środki. Natomiast no, jakby cały czas musimy myśleć nad tym, jak udoskonalać ten program, żeby on faktycznie odpowiadał na potrzeby, a jednocześnie, żeby nie był
przyjmowany jak Boża manna z nieba, która po prostu spada i fajnie, że jest. Nie do końca wykorzystywana, niedoceniana. Dokładnie, tak? bo to tyle kosztuje zrobienie coś takiego. Nie mówię nawet już o finansach. To tyle kosztuje czasu, wysiłku, zaangażowania, chęci i jak w zamian nie spotykasz się nawet z, czy nie zawsze spotykasz się ze zwykłą ludzką wdzięcznością, no to czasem potrafi odrobinkę podciąć skrzydła, a już na pewno zmusza do jakiejś takiej refleksji, okej, trzeba coś tutaj w tym mechanizmie troszkę dokręcić, doszlifować, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno. Czyli przed Uniwersytetem Potężnych Dzików jeszcze troszkę zmian, troszkę takich, może nie tyle roszad, co takich kosmetycznych, tak? Ale delikatnych. Przed nami wszystkimi i przed każdym projektem, jakby przecież to o to chodzi, żeby cały czas szukać tej właściwej drogi. I to jest wszystko tak płynne, to się wszystko tak zmienia, że nie ma coś takiego jak jeden doskonały model, który w czasie pozostanie niezmieniony. Więc absolutnie, cały czas szukamy. Idea w ogóle Uniwerku narodziła się 3 lata temu. To jest raptem nasza druga edycja, więc absolutnie dojrzewamy, uczymy się i jakby szukamy tych właściwych rozwiązań. Nie wykluczam, że na przykład po Dniu Marzyciela będzie jakaś forma, nie wiem, społecznych konsultacji. Jak to powinno wyglądać? A już na pewno z tymi klubami sportowymi. Jak uważacie, że to powinno funkcjonować, żeby ten program faktycznie wspierał sport młodzieżowy, żeby faktycznie był pomocą i tym, którzy chcą skorzystać z pomocy, zapewniał taką możliwość, której nie mieliby, gdyby program nie istniał? No to na koniec kilka tematów biznesowych, bo przez chwilkę byłeś związany, byłeś związany z marką Kino. Tak. I właśnie tam mniej więcej się poznaliśmy. Tak to było z naszą współpracą Kino z To Łódź. No ale teraz już zmieniłeś markę, już nie Kino, ale Mówi Go. No przede wszystkim Kino, byłem odpowiedzialny za tworzenie tej marki, ale nie była to moja marka. A stwierdziłem też, że już jest to moment w moim życiu, kiedy chcę się podjąć dużego wyzwania, jakim jest tworzenie swojej marki i no jakby jeżeli pojawią się błędy, to przyjmuję je na klatę, ale jeżeli uda się, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, ubić jakąś śmietankę, to też ja ją spijam. Kiedy powstała idea Mówiwo? Bo z projektem chyba wystartowałeś niecały rok temu. Tak, tak, no, ale tak. To pewnie trochę trwało, to przygotowanie wszystkiego, bo jeszcze jakbyś mógł opisać może, od tego powinniśmy zacząć, na początku Mówi Go, co to w ogóle za marka, co w jej ramach można znaleźć. Jasne. Zacznę od tego w ogóle, jak narodził się pomysł. Dobra. Pamiętam, że przygotowując się do przepłynięcia Zatoki Gdańskiej, był taki moment, że no, w basenie potrafiłem spędzać po 25 godzin w trakcie jednego tygodnia, także bardzo, bardzo dużo czasu i to spowodowało, że myłem się zwykłymi jakimiś tam żelami do mycia i tak dalej. To spowodowało, że skrajnie wysuszyłem sobie skórę. Wysuszyły je właśnie niewłaściwe detergenty i jednocześnie taka częsta obecność w wodzie basenowej. I był taki wieczór, kiedy nie mogłem w ogóle zasnąć. Mimo potężnego zmęczenia rzucałem się z boku na bok. Cała skóra mnie swędziała. Jak się drapałem, to zostawały białe ślady. I mimo zatkanych zatok, tak skrajnie zatkanych, czułem, że cały czas gdzieś tam czułem ten zapach chloru. Mhm. Stwierdziłem, okej, to bardzo obniża mój standard życia w tym momencie, to jak się czuję. I ciekawy jestem, czy jakby jest kosmetyk, który odpowiada temu, czy jakby byłby w stanie temu zapobiec. No i okazuje się, że jakby jak zbadałem temat, że jest ewidentnie miejsce na rynku dla marki kosmetycznej, która odpowiada na potrzeby osób aktywnych. W ogóle Movigo oznacza w języku esperanto ruch. Zatem czytamy Movigo. Nie Movigo, nie ten, to Movigo. Lepiej zapytać u źródła, no. Ja jestem zwolennikiem mówienia Movigo. Okej. Okay. Natomiast jakby kto jak czyta, ważne, żeby czytał i żeby kojarzył markę. Tak. Więc Movigo oznacza ruch i jest, jeżeli kojarzysz logotyp, on jest takiej
kształcie znaku nieskończoności, jednocześnie ze strzałką do góry. A to dlatego, że w moim przekonaniu ruch nie ma końca, a jedynym sensownym kierunkiem jest to, żeby zmierzać do góry. A z drugiej strony jakby ten znaczek układa się w to go, które nawołuje do tego, żeby się ruszać. Więc tak powstała jakby ta idea. Prace nad tym pierwszym produktem, czyli body washem, żelem pod prysznic, który spokojnie można też używać do mycia włosów, no trwały de facto, jakby zaczęły się od samego początku do faktycznie stworzenia gotowego produktu trwały 3 lata. Oczywiście to nie było tak, że codziennie będę nad nim pracowałem, ale znalezienie właściwej receptury, znalezienie odpowiednich kontrahentów, no bo koniec końców okazało się, że do wyprodukowania tego produktu nawiązałem współpracę z najbardziej doświadczoną firmą kosmetyczną w Polsce, czyli Polenę Ewą, i z globalnym liderem na rynku opakowań kosmetycznych Albeo. Czyli mam jakby, marka jest młoda, ale stoją za nią... Z górnej półki tak, firmy. Tak, 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 tak. No i co? No i jakby jesteśmy w zasadzie u większości dystrybutorów sprzętu pływackiego w Polsce. Wchodzimy do kolejnych klubów fitness. Gdzieś tam powoli pracujemy nad eksportem. Są już plany, czy w trakcie opracowania są nowe receptury i nowe rozwiązania opakowań, bo chciałbym, żeby to było jak najbardziej eko, tak? Więc nie tylko znaczy oczywiście wiem, że jest to silny trend i jakby biznesowo to ma sens, ale to też wynika jednak przede wszystkim z przekonań, z tego, że miałem okazję trochę podróżować po świecie i faktycznie byłem w krajach, gdzie widać to. U nas nie wiem, czy tak aż bardzo to widać. Jakby widać, że pogoda się trochę zmienia, że jest trochę szaleństwo, jeżeli chodzi, że jest to takie bardzo nieprzewidywalne. Ale byłem w miejscach, gdzie faktycznie to po prostu widać. Gigantyczne wyzwanie dla mnie, bo no, jakby tworzyć swoją markę to jedno, ale tworzyć własne kosmetyki, własną linię kosmetyków. Jest to bardzo ciekawe wyzwanie, natomiast po roku działalności, mimo tego, że oczywiście tak samo jak górki, tak samo zdarzają się dołki, jakieś potknięcia, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że wierzę co najmniej tak samo w potencjał tego projektu, jak w momencie, w którym startowałem, a to już chyba bardzo dużo, po roku jakby weryfikowania tego na rynku. Ile osób pracuje przy marce teraz? Bałem się, że o to zapytasz, dlatego, że no mamy 1,5 etatu. Mnóstwo kuma ludzi, innymi słowy. Ale to też dużo jest z zewnątrz, tak? Skoro nawiązujesz współpracę z innymi firmami, no to też one przejmują na siebie troszkę odpowiedzialność. Teraz sama jakby produkcja kosmetyku jest stosunkowo łatwa. Mhm. No bo jestem właścicielem, czy spółka, którą prowadzę, która skądinąd jest też jakby pasująca nazwa, bo nazywa się Dream.ink, spółka z o. I ona jest właścicielem receptury. No i teraz jakby zlecenie produkcji kosmetyku to jest odezwanie się do tych kilku kontrahentów, z którymi współpracujemy i po prostu zamówienie odpowiednich rzeczy, więc to jest proste. Na tym etapie już jak przeszedłem ten proces. Natomiast dużo większym wyzwaniem jest rozbudowanie sieci dystrybucji. Nie mówiąc oczywiście o marketingu, no ale to jakby przychodzi mi naturalnie i to nie jest problematyczne. Natomiast no, trzeba też się od czasu do czasu zmienić w handlowca i szukać przedsiębiorców, którzy będą ten produkt sprzedawać. A tutaj wyzwaniem jest to, że na razie jest to jeden produkt, ale dlatego właśnie pracuję nad rozszerzeniem gamy produktów. Duży masz na głowie. Coraz mniej, powiem ci szczerze. Jeśli chodzi o włosy, ok, znam ten ból, ale jeśli chodzi o liczbę obowiązków, to coraz więcej. Może to właśnie stąd się bierze, tak, równowaga. Może, tak. Co? Mam wrażenie, że porozmawialiśmy o wszystkim, o czym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać. Sporo tych tematów. Najważniejszy dzień marzyciela. Datę mamy? 7 września, to jest sobota, między 9 a 21. Już teraz warto się zapisywać
na dzień marzyciela.pl/zapisy. Dlaczego warto już teraz? Bo teraz są najtańsze pakiety startowe. A tradycyjny chwyt marketingowy. Tradycyjny chwyt marketingowy. I jeszcze dopowiem, jakby łącząc dwa tematy, że w każdym pakiecie startowym znajdzie się kosmetyk, o którym mówiliśmy, także każdy uczestnik będzie miał możliwość wypróbowania go, a ja jestem spokojny, że jakby po wypróbowaniu go już wiem wtedy, że po prostu zdobywam grono lojalnych klientów, bo wiem, że po prostu sam produkt jest nieprawdopodobnie dopracowany. Doskonała puenta, jaka pomysłodawcę właściciela marki przystało. Adamie Żykowski. Tak wymyśliłem w międzyczasie, że przedstawię cię jako człowiek orkiestra i pomysłodawca Dnia Marzyciela. Był na gitarze też próbowałem kiedyś grać. Jak? Na basie. Tragedia. Okej. Ale kolejne próby za tobą. No może znajdziesz jeszcze jakiś instrument, na którym będzie ci dobrze. Bardzo ci dziękuję. Dzięki również. Dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wszystkim tym, którzy do końca byli w stanie wytrzymać w trakcie tej rozmowy. Mam nadzieję, że... przewinęli sobie, bo też jest taka możliwość. I mam nadzieję, że każdy z was znalazł coś dla siebie w tej rozmowie, co było dla... No tak, ciekawe. Tematu było sporo tych pytań. Było trochę okazji ku temu. I żegnamy. Zapraszam na Dzień Marzyciela. Oczywiście. Zapraszamy na Dzień Marzyciela i żegnamy z restauracji Szyby Lustra. Widzimy się w kolejnych tygodniach. Do zobaczenia. Bardzo dobra kawa. Wpadajcie. Siema.